To, że Jurek ma duże poczucie humoru i dystans do siebie, zauważyłem. Ale właśnie sobie zdałem sprawę, że ten facet, który grał z najlepszymi piłkarzami na świecie, dalej jest dużym chłopcem kopiącym piłkę. I to w tej najprawdziwszej wersji, czyli podwórkowej. Jadę na osiedle, na którym mieszkał Dudek z Grybus. Ogarnięcie starego jak świat kawału, czyli portfela na żyłce, zajęło mi chwilę. Czy Jurek na to pójdzie? Ile młodego chłopaka ze Śląska zostało w tym 44-latku? Dwa, trzy żyłki. Znajdzie się następny. Jest dobrze. Czekaj, tu następny. Odjeżdżę. Tu się zaczyna. Was widać, uciekajcie. Nikt nie podnosi. Mamy zająca. Nie, my tu samochód czyścimy. A już dawno temu. Zmieniłem profesję teraz. Zmienicie coś? Te 20 lat temu wszyscy się za portfelem pełnym pieniędzy oglądali, teraz się nikt nie ogląda. Jest zatrzymany. Dawaj. Go. Ale się nie wkręcili. Mamy to. Dzięki.